Lista 10 rzeczy, które każda kobieta powinna posiadać w szafie. Jak widzę albo słyszę ten tekst, to dostaję gęsiej skórki. Czy takie listy w ogóle są potrzebne? Chcesz dowiedzieć się, co myślę na ten temat? Zapraszam na film. Bardzo często w wielu poradnikach, na blogach, w gazetach pojawiają się listy tak zwanych must have, z angielskiego, że musimy to mieć, które każda kobieta powinna mieć w szafie. I tam na przykład niejednokrotnie pojawia się biała koszula, jeansy, klasyczne spodnie czarne w kant. Wyobraź sobie, że ja w życiu nie posiadałam czarnych, klasycznych spodni w kant, ponieważ nigdy nie pracowałam, ani nie jest to mój styl, w takim miejscu, żeby mieć potrzebę, żeby nosić takie spodnie. Czy jednak takie listy są do końca niepoprawne i złe i naprawdę nie ma rzeczy, które można by powielać w swojej szafie, żeby ona była spójna i żeby była kompletna, a nie przeładowana? Tutaj muszę powiedzieć, że jednak będą takie ubrania, które sprawdzą się właściwie w szafie każdej kobiety i niekoniecznie będą to te właśnie spodnie w kant albo trench, bo trench też się pojawia na takich listach. Co więc w szafie kobiety powinno się pojawić, żeby była tak zwana baza? Bo to, co sobie nałożymy później na, to będzie nasz styl, to, co robimy w ciągu dnia, czyli rodzaj pracy, a może jesteś jeszcze studentką, może pracujesz jako prawniczka, a może jesteś kwieciarką i osoba, każda tutaj będzie miała inny styl. Wiadomo, że inaczej się będzie właśnie ubierała prawniczka, a inaczej trenerka fitness. Wypełnienie ich szaf, tak jakby ich takimi wyróżnikami stylu, ich codziennymi ubraniami, będzie zupełnie różne. Natomiast są takie rzeczy, które tworzą naprawdę naszą bazę. Więc teraz długopisy w dłoń, kartki przed siebie i możemy pisać. Pierwszą rzeczą, którą na pewno każda z nas powinna mieć, to, uwaga, podkoszulek. Podkoszulek to znaczy coś, co nosimy pod spodem, gdy jest nam chłodno, albo gdy mamy na przykład mocno wycięty dekolt albo jakąś marynarkę, której już nie będziemy ściągać, tylko będzie kawałek tutaj widać właśnie tkaniny pod spodem. Dlaczego mówię o tym podkoszulku? Ponieważ okazuje się, że w większości szaf, które przeglądam podczas przeglądu szafy z moimi klientkami, okazuje się, że tych podkoszulków tam nie ma i ich brakuje. Brakuje ich właśnie z tego względu, czasami ktoś mówi mi, że tej bluzki nie noszę, bo mnie jest w niej za zimno zimą. Więc pytam, to ubierz, dlaczego nie ubierasz podkoszulka pod spód, czyli po prostu topu na ramionczkach. Najlepiej, żeby ten top był na cienkich ramionczkach, wtedy gdy go ubierzemy, nie będzie nam tutaj wystawał. Bo wiadomo, grube ramionczka to już w przypadku na przykład takiego swetra, jak ja mam dzisiaj, mogłyby wystawać. Także najlepiej jest, żeby w każdej szafie był przynajmniej jeden top, który będzie taki beżowy, cielisty, czyli który będzie właśnie na przykład pod takie trochę prześwitujące swetry, jakie mam dzisiaj, i on się świetnie sprawdzi po to, żeby po pierwsze, żeby mi było chłodno, a poza tym, żeby wszyscy nie widzieli mojej bielizny, którą mam pod spodem, więc taki beżowy, cielisty. Druga sprawa to inny jakiś ciemny. Ciemny to znaczy może być oczywiście czarny, może być granatowy, może być ciemny grafit, czyli raczej takie ciemne i stonowane kolory i jeden na pewno taki, który będzie pasował do Twojego, nie wiem, charakteru, na pewno do typu kolorystycznego, czyli to może być jakiś czerwony, może uwielbiasz róż i wtedy będzie to podkoszulek top różowy. Także pamiętamy, topy w trzech kolorach, mamy beżowy, taki cielisty, mamy ciemny i mamy w jakimś takim naszym kolorze. To na pewno jest to, czego potrzebujemy w swojej szafie. Kolejna rzecz, której na pewno potrzebujemy w swojej szafie, to są jeansy. I tutaj oczywiście powielę się z innymi listami właśnie rzeczy, które powinny być w szafie. Jeansy na pewno, ale pamiętajmy o tym, żeby mieć na pewno jedne jeansy takie klasyczne, granatowe, z nieskomplikowaną nogawką. Nieskomplikowaną to dla każdego będzie znaczyło trochę co innego. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby te jeansy nie były w jakiś sposób takie odjechane. To znaczy, żeby nie były dziurawe, żeby nie miały naszywek, żeby szwy, jak są obszyte nitką, żeby nie była, żeby ta nitka nie była na przykład w jakimś takim kontrastowym kolorze, tylko żeby była ciemno. Żeby te jeansy były jak najbardziej klasyczne.
I dla niektórych będą to proste nogawki, dla niektórych to będą troszkę zwężane nogawki, dla niektórych bardzo obcisłe rurki. Po co takie dżinsy? Ponieważ te dżinsy sprawdzają się wszędzie. Jeżeli pracujesz w jakimś biurze, to gdy ubierzesz do nich elegancką koszulę czy bluzkę koszulową, szpilki, twardą torebkę, sprawdzą się w takim wymiarze smart casual i pójdziesz w nich do biura. Jeżeli tylko będziesz chciała ubrać sobie t-shirt, bluzę, trampki i z psem na spacer, to one też się sprawdzą. Sprawdzą się, ponieważ są klasyczne, nawet w sytuacjach takich bardziej eleganckich, jak na przykład idziemy na jakieś oficjalne wydarzenie i ubierzemy do tego na przykład znowu szpilki, ale w jakimś takim bardziej odjazdowym kolorze, może jakąś błyszczącą małą torebeczkę i jakąś ozdobną górę, to może być bluzka jakaś ciekawa z wyciętymi plecami, to może być jakaś bardzo ozdobna marynarka albo ciekawa na przykład ramoneska. I tutaj sprawdzi się w tym takim imprezowym wymiarze takie dżinsy, ale sprawdzą się też podczas po prostu takich zupełnie zwyczajnych, codziennych sytuacji. Więc te dżinsy klasyczne, granatowe, ciemne, dodatkowo oprócz tego, że sprawdzają się w wielu sytuacjach, to mają jedną podstawową funkcję, ponieważ nie mają ozdób i są ciemne i nie są przecierane, czyli są totalnie gładkie, to zmniejszają naszą nogę optycznie. To znaczy, mówiąc tak, po prostu wyszczuplają ją. A ponieważ wiem, że większość kobiet narzeka na krągłość swoich nóg, więc tutaj one się świetnie sprawdzą. I oczywiście w zależności od sylwetki, typu kolorystycznego, dobieramy sobie ten fason. Kolejna rzecz, która na pewno powinna być w szafie, to lekka taka kurtka pomiędzy wiosną a jesienią, znaczy wiosenno-jesienna. To może być oczywiście kurtka skórzana. Jeżeli lubisz kurtki skórzane ekologiczne ze względów na przykład jakichś takich przekonań, może być to skóra ekologiczna, może to być skóra naturalna i kurtka skórzana też może spełniać podobną rolę jak dżinsy. W zależności od tego, jak ją ubierzemy, tak ona będzie się sprawdzała. Jeżeli masz styl taki bardziej luzacki, nosisz spodnie z obniżonym krokiem i właśnie sportowe buty, ona na pewno super doda takiego trochę rockowego wymiaru. Jeżeli nosisz, nie wiem, glany i właśnie potargane dżinsy, to już ta kurtka skórzana w ogóle się przyda. Jeżeli ubierzesz ją do białej koszuli, na przykład taką ramoneskę klasyczną, do szpilek i do dżinsów, też się świetnie sprawdzi. Także kurtka skórzana, taka lekka, którą można właśnie zarzucić wiosną i jesienią, to na pewno będzie ten taki trzeci must have, który mamy w szafie. Kolejna rzecz to buty. I tutaj nie będę mówiła o butach, które są w... że każda kobieta powinna mieć przynajmniej jedne klasyczne szpilki, bo jak idzie na rozmowę kwalifikacyjną, to trzeba. Nie trzeba, bo niektóre kobiety mają problem z kolanem, albo z kręgosłupem, albo po prostu na szpilkach mogą się zabić, więc nie noszą żadnych czułenek. Natomiast buty, to bardziej potraktuję to pod względem kolorystycznym. W większości szaf, do jakich ja trafiam, kobiety mają od groma czarnych butów. Zmień to proszę. Zmień to proszę i postaw na jakiś inny klasyczny kolor. Klasyczny, to znaczy taki, który będzie pasował do wielu rzeczy. Jakie kolory pasują do wielu rzeczy? Granatowe buty, ciemnoszare buty i buty, które są w takim kolorze brązu, odpowiednio do pory roku. To znaczy brąz odpowiedni na przykład do wiosny, lata to będzie beż, czyli taki bardzo, bardzo, bardzo jasny brąz, ale też może być taki brąz, który będzie w okolicy takiego karmelu albo wielbłądziego brązu, a który będzie się właśnie bardziej nadawał tutaj na okolice jesieni i zimy, czyli tej takich ciemniejszych pór roku. I styl tych butów może być dowolny. To mogą być obcasy, to mogą być jakieś botki, to mogą być kozaki, obojętne. Postaraj się zrezygnować z czerni. Zobaczysz, jak to już urozmaici Twój wizerunek, nawet jeżeli tą czerń zamienisz na grafit albo czerń zamienisz na granat. Czyli nie będzie to jakaś drastyczna, rewolucyjna zmiana, to będzie mała metamorfoza, od której może zacząć się budowanie Twojego nowego stylu. Także pamiętamy, buty w klasycznym kolorze, ale takim, który nie będzie czernią. No i pewnie niespodzianką nie będzie, że moją piątą podpowiedzią będzie też podobna torebka. To znaczy, staramy się dobierać torebkę, która będzie w kolorze pasującym do wielu rzeczy, pasującym do aury, czyli do pory roku, ale też, żeby nie była czarna, ponieważ zazwyczaj to tak jest i
Niestety wiele kobiet tak robi. Czarna torebka i leci z tą czarną torebką przez cały rok. I obojętnie, czy idzie na wesele latem i ma na przykład cienkie sandałeczki, jasną sukienkę, to czarna, do tego idzie kopertówka. Czarne torebki nie pasują na każdą okazję. Oczywiście są stylizacje, że nawet na wesele można ubrać tą czarną kopertówkę. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie zawsze. Też możemy zrezygnować, jeżeli chodzi o kolor torebki, z czarnego na koszt granatu, ciemnej szarości, ciemnego brązu albo beżu, jeżeli chodzi o odcienie takiego właśnie cielistego beżu, jeżeli chodzi o te takie pory cieplejsze jak wiosna i lato. Także dzisiaj to kilka moich must have'ów, które każda kobieta powinna mieć w szafie i od tego zacznij ją budować. Jeżeli nie masz tych rzeczy, to jest Twoja pierwsza lista zakupów zrobiona ze mną. Jeżeli podobają Ci się moje porady, kliknij subskrypcję kanału i do zobaczenia następnym razem.